Jesteście ciekawi, co was czeka? Bardzo. Tak. To, co wam mogę obiecać, to to, że zwiedzicie Zanzibar i doświadczycie go w 100%. Ale nie dla wszystkich to będzie takie łatwe i przyjemne. Ja miałam takie przeczucie, ja czułam to. Ja też to czułam. Ty już jesteś załamana, widzę. Ja już nic nie mówię. Ja już nic nie mówię. Kochani, jeżeli podobały wam się warunki, w których spędziliście ostatnią noc, to o takie warunki będziecie musieli zawalczyć. O nie, nie, nie. Czeka was dużo wyzwań, przygód, pot, krew i łzy. Raj właśnie się skończył. Nie no, wiedziałam, że tak będzie, bo to nie mogło być tak pięknie. Przygotowałam dla was codzienne challenge. Zwycięzca każdego z tych zadań będzie mógł spędzić noc w podobnych jak dziś warunkach i dobrać sobie do tego jeszcze jedną osobę. Cała reszta będzie musiała spędzić noc w obozowisku na plaży. Ja. Nie. Nie. Macie 15 minut na to, żeby przepakować wszystkie swoje rzeczy do plecaków, które czekają na was w waszej willi, ponieważ wszystko będziecie musieli nosić na plecach. Pamiętajcie o tym, że jest to wyprawa przez wyspę na piechotę. Czy jesteście gotowi, żeby podjąć to wyzwanie? Tak, jesteśmy gotowi! No to lećcie, 15 minut. Let's go.